Sceny przypominające historię sprzed 67 lat rozegrano w rocznicę rozbicia więzienia UB na ulicy Zamkowej. Wydarzenia, jakie miały miejsce w 1945 roku, odtworzone zostały w Kielcach w minioną sobotę przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Jodła oraz członków innych grup, m.in. z Radomia, Częstochowy i Kielc. W tym roku główny nacisk położono nie na walkę zbrojną. Chcemy pokazać prywatne życie bohaterów, o których mówimy. Oni mieli żony, narzeczone, dzieci. Po 6 latach niemieckiej okupacji ci ludzie znów znaleźli się w więzieniu i te rodziny, tak jak wtedy, zaczynają ich szukać. To jest dramat rodzin, który my po raz pierwszy w tym widowisku chcemy wyeksponować. Widowisko pod nazwą Rozbić więzienie UB oparte było na muzyce, grze świateł i filmach zrealizowanych podczas poprzednich rekonstrukcji. Jego kluczowym momentem było odtworzenie scen, kiedy oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem kapitana Antoniego Hedy Szarego przeprowadziły akcję rozbicia więzienia przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Podczas brawurowej akcji w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku odbito wówczas 354 więźniów. W spektaklu wykorzystano historyczny sprzęt bojowy. Widowisko obejrzały tłumy kielczan. My z Artkiem zawsze przychodzimy na tego typu imprezy. Myślę, że dziecko niech się uczy od najmłodszego, niech poznaje historię w piękny sposób. Myślę, że to jest łatwiejsze niż przez książki, a faktycznie na żywo można dotknąć, zobaczyć, jak to było. Moim zdaniem takie lekcje powinny być nawet przeprowadzone w szkołach, żeby dla szkół mogły być takie inscenizacje. Wtedy byśmy się więcej nauczyli i moim zdaniem jest to jakaś forma upamiętnienia tego, co się działo. Publiczność przyglądająca się rekonstrukcji uczciła pamięć bohaterów tamtych wydarzeń, składając przeszło 300 zniczy wzdłuż muru byłego więzienia na Zamkowej. Rekonstrukcja stanowiła element dwudniowych obchodów 67. rocznicy rozbicia więzienia UB. Ich organizatorami były Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, prezydent Kielc oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Serdecznie podziękować.